Święty Marek Ewangelista, który jest właściwie redaktorem Ewangelii według Piotra, barwnie, dramatycznie opowiada, jak Piotr, który zobaczył w synagodze w Kafarnaum słowo Jezusa w mocy, w działaniu, natychmiast zaprasza go razem ze swoim bratem do swojego domu, do swojej rodziny, przyprowadza Jezusa do swojej chorej teściowej. My także jesteśmy zaproszeni, by w podobny sposób otwierać się na Królestwo Boże, które wchodzi w nasze życie, a poprzez nas także w nasze relacje. Słuchajmy Lectio Divina. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lectio Divina w piątą niedzielę w ciągu roku. Dzisiaj we dwóch, ksiądz Józef Maciąg, Szczęść Boże, i ksiądz Robert Muszyński. Dziękujemy za Wasze komentarze, pozdrowienia. Dziękujemy też za Wasze lajkowania i subskrypcje. A dzisiaj chcemy rozważać Ewangelię Świętego Marka, rozdział pierwszy, werset od 29 do 39. Posłuchajcie tekstu. Zaraz po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami, wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. No więc mamy dwa takie wielkie znaki. Pierwsze to egzorcyzm, którego Jezus dokonał w synagodze, a teraz mamy uzdrowienie teściowej Szymona Piotra. I to jest powodem tego, że kiedy się wieść o tym rozeszła w całej okolicy, wszyscy znoszą do Jezusa swoich chorych i opętanych. Także mają ogrom pracy. My właściwie jesteśmy wszyscy nastawieni na to, żeby się uwolnić od różnych chorób, cierpień. Nazwijmy tego, co nas na różny sposób dręczy. Ale czy to był cel Jezusa? Cały czas jesteśmy w pierwszym dniu działalności mesjańskiej Jezusa. Powiedzmy, patrzymy na tę inaugurację, której Marek poświęca bardzo dużo miejsca, bo jest to jakby obraz tego wszystkiego, czego Jezus pragnie dokonywać właśnie w naszym życiu. Głoszenie, zwiastowanie Królestwa Bożego, które wchodzi z mocą w życie ludzi, a czemu towarzyszą znaki właśnie w postaci uwolnienia opętanych, uzdrowienia chorych. Warto się przyjrzeć tej teściowej Szymona. Jeden z komentatorów zwrócił uwagę na taką ciekawą rzecz. Dlaczego kobieta jest pierwszą uzdrowioną w Ewangelii według Marka, nie? Kobieta, którą definiują relacje rodzinne. Ona sama z siebie w tamtym społeczeństwie była w pewnym sensie, zabrzmi to brutalnie, nikim, prawda? Musiała być zawsze czyjąś siostrą, czyjąś córką, czyjąś żoną albo teściową, prawda? Określały ją relacje do mężczyzn, na których opierało się jej życie, nie? I ta właśnie kobieta, przez to, że jest tak mocno zakorzeniona w relacjach z innymi osobami,
jest w szczególny sposób podobna do Boga, który też nie chce być samotnym absolutem, tylko definiuje się jako Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg konkretnego człowieka. Chce być w relacji z nami, w relacji osobowej, w relacji niemalże rodzinnej. Jako ojciec Jezus przecież przyszedł objawić nam ojcostwo Boga, nie? Pociągnąć do Jego ojcowskiego serca. I ciekawa jest też ta gorączka, która wydaje się ma pewien symboliczny sens. Gdybyśmy na nią popatrzyli w świetle innego tekstu Marka z 9 rozdziału, gdzie w tym samym domu w Kafarnaum uczniowie się kłócą o to, kto tu kogo ma słuchać, kto jest ważniejszy, ogarnięci pewnego rodzaju delirium władzy, dominacji, rywalizacji, Jezus musi ich też od tego jakoś uwolnić przez pewne konkretne, mocne słowo, to zaczynamy rozumieć, że wielu z nas może potrzebować takiego właśnie uwolnienia od chęci dominowania, narzucania innym swojej woli, po to, byśmy uzdrowieni z tego mogli, tak jak ona, usługiwać im. Zaczęła im usługiwać. Oznaka powrotu do zdrowia. I w tym też jest podobna do Boga, który jest pokorny, który przyszedł nie po to, żeby mu usługiwano, ale żeby służyć. Tak, ale chcę z powrotem wrócić do myśli celu. Jaki jest cel głoszenia Jezusa i uzdrawiania, a jaki jest, powiedzmy, nasz cel? Bo my często od Boga chcemy, i to jest nasz cel, żeby nas na różny sposób zdjął z nas krzyż, powiedzmy, nasze cierpienie. Tymczasem tutaj bardzo wyraźnie widać, że Jezus ma zupełnie inny cel. Te uzdrowienia, uwolnienia od złych duchów są uzdrawia towarzyszące. Uzdrawia teściową Szymona po to, żeby wszyscy otworzyli się na to właśnie, o czym mówię. Na tę miłość Boga, która czyni nas braćmi, uzdalnia do tego, żebyśmy służyli sobie nawzajem, nie? Żebyśmy pozwolili Królestwu Bożemu wejść w nasze życie i w nasze relacje. Nie? To masz rację, nie? Ale zobacz, kiedy oni wszyscy jakby upojeni tą mocą Chrystusa, która dotknęła, ale tu uwaga, wielu, nie może, wszystkich, tylko może wielu. Zanim upojeni, to najpierw udręczeni, prawda? Bo tutaj mamy w następnym wersecie 32, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych, nie? Przynoszą do Jezusa swoją udrękę, nie? I On uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami, wiele złych duchów wyrzucił, nie? Ale nie wszystkie. Nie wszystkie. Bo jest słowo nie wielu, wszystkie. Nie wszystkie. Tak. Pytanie, jest. Czy wszystkich uzdrowił? Wielu. Uzdrowił wielu. Marek mówi jasno. I uzdrowienie nie jest celem samym w sobie, jest znakiem otwierającym na słuchanie słowa, na przyjęcie Ewangelii. Właśnie dlatego chcę zwrócić uwagę na to, że oni, powiedzmy, cieszą się tymi znakami łaski, które dotknęły wielu. Tymczasem Jezus idzie się modlić. Dlaczego? Ponieważ na modlitwie spędza całą noc. Ojciec jest dla Niego miejscem odpoczynku. Uczniowie śpią. On odpoczywa w Ojcu na modlitwie. Ojciec kieruje Jego krokami po prostu. Dlatego On w posłuszeństwie Ojcu szuka następnego kroku, jaki ma wykonać, nie? Możemy sobie wyobrazić tak po ludzku, że Jezus nie ma gotowego scenariusza na najbliższy rok czy 3 lata, tylko daje się prowadzić Ojcu przez Ducha Świętego. Pozostaje z Nim w nieustannej rozmowie. I dlatego później ten dialog, kiedy właśnie pośpieszył za Nim Szymon Piotr, tam jest dosłownie, że Go ścigał. Tak. Marek lubi takie dosadne, emfatyczne czasowniki, mocne. Jeszcze wzmocnione tym, co chwilę się pojawia, że zaraz, natychmiast, eutys, prawda? Ale czego dynamizm. Ścigali? Z jakiego powodu? Chcieli w pewien sposób, bo wszyscy Cię szukają, prawda? Jest jeszcze tylu do uzdrowienia. O to chodziło. Tymczasem Jezus jakby gasi ten jego entuzjazm
Mówi, okej, dobrze, ale na coś innego wyszedłem. Tu jest bardzo ważne. Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym tam mógł nauczać. Nie mówi uzdrawiać. Nauczać. A dokładnie głosić kerygmat, kerykso, prawda? Czyli wzywać do wiary, do otwarcia się na królowanie, na królestwo Boga po prostu. I głosi Ewangelię w całej Galilei, nauczając i wyrzucając złe duchy. Jednak to jest taki, towarzyszą, jest pewna dynamika taka właśnie. Mówiliśmy tydzień temu, że temu objawianiu Królestwa Bożego, jakby przedstawianiu, kiedy Chrystus jakby maluje przed człowiekiem całą perspektywę i odsłania. Patrz, siedzisz, bo ja jego głoszenie zawsze. Ja przypomnę sobie swoje własne doświadczenie, kiedy pierwszy raz sięgnąłem do Pisma Świętego i zacząłem je czytać, ale już będąc we wspólnocie akademickiej, to byłem przerażony, bo co przeczytam zdanie, to ja inaczej żyję. Przeczytam kolejne zdanie, ja inaczej żyję. Miałeś wyjątkową łaskę takiego wglądu w Pismo Święte, a raczej dał łaskę, że Pismo Święte miało wgląd w ciebie tak naprawdę. Ale miałem wcześniej ciebie inne doświadczenie. Skrutowało, badało. Kiedy nie znałem jeszcze Jezusa Chrystusa i kiedy zacząłem czytać Pismo Święte, tak jakby On nie stał obok mnie, czy nawet nie otworzyłem dla Niego swojego życia. Wówczas czytając Pismo Święte, Ewangelię przede wszystkim, byłem sądzony. Czułem się osądzony i nie miałem żadnego obrońcy. Więc zacząłem się tego bać. I po prostu uciekłem. Ale wtedy, po raz jak drugi sięgnąłem, mając już Jezusa Chrystusa, wówczas no, 2 tygodnie takiej lektury skończyło się spowiedzią generalną z całego życia. A co wydarzyło się między jednym a drugim? A no właśnie, co, spotkanie co Chrystusa. Co sprawiło tę różnicę? To, że ktoś mi głosił, jak powiedziałeś, kerygmat. I modlił się za ciebie pewnie. Jakoś. Przede wszystkim, no, że usłyszałem, że moje grzechy są, ale są przebaczone. To mi przypomina trochę Szawła z Tarsu, którego święto mieliśmy niedawno, który też był ekspertem od Pisma Świętego jako faryzeusz, znakomicie wykształcony, ale nie rozumiał nauki Jezusa i prześladował Jezusa w jego uczniach, krwawo prześladował. Potem spotkał Jezusa, wręcz zderzył się z nim pod Damaszkiem. Ananiasz ogłosił mu kerygmat, włożył na niego ręce, pomodlił się za niego i wtedy spadło bielmo z oczu Szawła, zaczął czytać w zupełnie nowy sposób Słowo Boże, mając ducha Chrystusowego. Nie? Dokładnie. Stał się innym człowiekiem. Dokładnie coś takiego. Więc potem to czytanie i poznawanie nauki Pana zaczęło być czymś fascynującym, bo rzeczywiście nie bałem się tych wszystkich i grzechów, ale też zaczynałem odkrywać, gdzie demon narobił wiele szkody w moim życiu. I zacząłeś głosić innym też, nie? A, tak owszem. Jak Paweł, który bardzo szybko zaczął zabierać głos w synagodze, siejąc wiele zamieszania jeszcze w Damaszku, nie? Więc mam ciekawe doświadczenie, że głosiłem właśnie taki kerygmat innemu studentowi, troszkę młodszemu. Ja byłem chyba na 4. roku wtedy na Politechnice, on na 1. W miejscu, gdzie dzisiaj, na trawniku przed Politechniką, w miejscu, gdzie dzisiaj stoi kaplica. Przemienienia Pańskiego. Dokładnie. Na Nadbyszczycki. To było fantastyczne doświadczenie. I wróćmy jeszcze raz do tej myśli, nie, którą wypowiada Jezus do świętego Piotra. Na to wyszedłem. Na co wyszedł Jezus? Hina kerykso, abym głosił
kerygmat o królestwie, o tym, że Bóg pragnie wejść w twoje życie, jeżeli mu tylko otworzysz drzwi, jeżeli mu tylko na to pozwolisz. Więc bardzo ważne dzisiaj odkrycie, żebyśmy nie szukali Boga, ponieważ jesteśmy chorzy, udręczeni i mamy, jak tu widzieliśmy, całe mnóstwo różnych chorób i potrzeb, ale Chrystus szuka nas, ponieważ chce nam ogłosić kerygmat, że i wprowadzić nas w relację z Ojcem. To On jest tym, który zdobywa serce człowieka dla... Przestajemy się bać później i chorób, i przestajemy się bać, a w ogóle przestajemy się bać też demonów. A tych, których Jezus nie uzdrowił, nie uwolnił, On potem zostawi tobie, tak jak temu gospodarzowi gospody gdzieś tam pod Jerychem, żebyś ty, bo ty będziesz miał już wtedy narzędzia i doświadczenie, żeby nimi się zająć, żeby przekazywać im tę Bożą miłość. To będzie zadanie dla Kościoła, czyli dla nas wszystkich. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do głębokiej lektury Ciszego Słowa. Ksiądz Józef Maciąg, do usłyszenia. Ksiądz Robert Muszyński.